nie odpowiem się na jedno pytanie, które zostało do mnie skierowane. Kwestia oczywiście regulacji rynków finansowych to nie jest pytanie też do NBP, tylko właśnie do KNF-u, ale w drugiej części pytania pytał Pan dokładnie o tą edukację, która dla nas jest największą emanacją tak naprawdę w tej chwili poza naszymi wewnętrznymi sprawami odpowiedzialności społecznej. I to jest, zwrócę uwagę choćby tylko na kilka działań, to znaczy w tym roku mamy drugą odsłonę kampanii Sprawdzaj i podpiszesz. Jest to kampania skierowana do ludzi związana z nierozsądnym braniem krótkich chwilówek i do tego, czego to może po prostu doprowadzić. Jest to duża kampania, prowadziła się drugi rok, czy nawet trzeci. Jest to bezpośrednia odpowiedź na to, co zaobserwowaliśmy, co się dzieje w Polsce z tym problemem. Staramy się dotrzeć i właściwie docieramy tak naprawdę do całego społeczeństwa i zdaje się, że powoli ten problem lub ludzie coraz lepiej jakby rozumieją zagrożenia tak, wynikające z tego typu działań. W tym roku prowadzimy też kampanię Poznaj NBP, jest na stronie poznajnbp.pl, gdzie bardzo przystępnie tłumaczymy, czym jest bank centralny, bo z listów, które ludzie często z nas piszą, wynika, że nie wszyscy rozumieją, czym jest bank centralny, ale także kwestie dotyczące inflacji, czy takich pojęć, które ciągle słyszymy w telewizji, które mogą być po prostu wykorzystywane w różnych dyskusjach, a im bardziej ktoś nie rozumie, czym one są i czym są te własne mechanizmy, tym bardziej może wprowadzać ludzi w różne nieporozumienie. I oczywiście to, co jest najbliższe na mu sercu, czyli kampania NBP nie wyklucza, która od początku stara się kierować swój przekaz informacyjny na temat mechanizmów polskiej gospodarki i ekonomii do osób zagrożonych wykluczeniem finansowym ze względu na niepełnosprawność. I tutaj muszę powiedzieć, że NBP jest pierwszą instytucją publiczną, która współpracując z osobami, które zajmują się tekstem łatwym do czytania i zrozumienia, pisze o trudnych rzeczach właśnie w tym formacie tekstu skierowanym do osób z niepełnosprawnością intelektualną. I kiedy na początku mówiliśmy o tym przedstawicielom innych instytucji, a także i banków komercyjnych, no to oczywiście ich punkt widzenia jest taki, ile tych osób ma konto. Problem w Polsce jest taki, że rzeczywiście w Polsce pracują 2% osób, które mogą pracować z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim bądź umiarkowanym. W krajach na zachodzie ten procent jest około 80%. I oczywiście dzisiaj ci, którzy pracują, to mają konto, ci, którzy nie pracują, tego nie mają. Natomiast to jest też jakby trochę inna rola, że te osoby mogłyby pracować, tak mogłyby wykonywać proste prace i praca to oczywiście ma nie tylko znaczenie takie, że jest ona potrzebna, ktoś musi jakąś tą właśnie pracę wykonać, ale także oczywiście korzyści społeczne są nieporównywalne, co nie oznacza, że naszym obowiązkiem nie jest mówienie właśnie do osób z niepełnosprawnością intelektualną na temat tego, czym są pieniądze, tak jak się nim posługiwać. I to, co ostatnio robimy, to oczywiście staramy się edukować od najmłodszych, czyli skierowaliśmy bardzo przekaz do dzieci przedszkolnych i będziemy teraz mieć w przyszłym roku informacje na temat tego, czym jest Narodowy Bank Polski, skąd się biorą pieniądze, żeby nie było wątpliwości, że nie biorą się ze ściany, czym mamy nadzieję ułatwiamy też życie rodzicom, którzy mogą wytłumaczyć proste mechanizmy. I jedna uwaga do pana profesora, bo oczywiście ja swoją wypowiedź, jeśli chodzi o zarządzanie przez odpowiedzialność, jeśli chodzi o... Ja zaczęłam swoją wypowiedź właśnie od tego, od siebie i od tej firmy, która jestem w środku, tak, że gdyby ta firma nie była, gdyby ta instytucja nie była odpowiedzialna społecznie, a z tego, co wiem i odczuwam na sobie jest, to moja sytuacja też, w tej sytuacji, w której się znajduję, była też całkiem inna, więc my tutaj w Narodowym Banku Polskim muszę powiedzieć, że zaczynamy od siebie, tak? Znaczy, że staramy się, przynajmniej widzimy tę sytuację, że zaczynamy od siebie. A co do tego różnienia też oczywiście firm i instytucji publicznych, na pewno jest tak, że te firmy, czy też jakby sektora bankowego widzą to z części, takiego taką potrzebę. Ale myślę, że to pytanie, które tutaj padało, to jeśli ktoś, jeżeli te firmy komercyjne dbają o tą wodę, to ona jest po prostu niezbędnie potrzebna do prowadzenia biznesu. Jeśli nie będzie, no to tego biznesu też nie będzie. Natomiast wydaje się, że też jest jakby dobrze spojrzeć jeszcze dalej, tak? Kolejne rzeczy, to znaczy
spojrzeć na cały obraz, także w tym kontekście, jak pan mówił, w kontekście globalnym. Tak?